witam Państwa na konferencji prasowej przed jutrzejszym meczem z Wisłą Kraków. W pierwszej części naszym gościem jest pomocnik Śląska Wrocław Jakub Kosecki. Zachęcam do zadawania pytań Kuby. Dobra. Chcę zacząć? Dobra, to zacznę. Ostatnie wyniki, fajna gra z naszej strony, trybuny zapełniające się, to jest takie obciążenie dla Was pewne, które powiedzmy deprymuje Was w tym sensie, że oczekujecie, że będziecie grać lepiej, dalej ciężej pracować, czy właśnie taki pozytywny napęd do kolejnych spotkań? Znaczy, wydaje mi się, że jest to taki pozytywny impuls. Mamy na tyle doświadczony skład zawodników, którzy grali naprawdę kilku czy kilkunastu ważnych meczach. Byli również za granicą i na pewno jest to fajne przeżycie, gdy na tak piękny stadion przychodzi coraz więcej kibiców, gdzie wiadomo, wcześniej był problem z frekwencją i to tylko pokazuje, że nasza ciężka praca tutaj za kulisami na treningach się opłaca i my zdajemy sobie z tego sprawę, że kibic, gdy widzi naszą fajną grę, to staje się coraz bardziej wymagający i my również wobec siebie jesteśmy coraz bardziej wymagający. Wiemy, że potrafimy grać dobrze w piłkę, ale również wiemy, że potrafimy grać jeszcze lepiej. Każdy osobno z nas o tym wie. My dużo na ten temat rozmawiamy i na pewno nam to nie skończy nóg. Chcielibyśmy, aby na każdym meczu u nas było ponad 20 tysięcy kibiców i jeżeli będzie to możliwe, zapełnić ten stadion. Bo możliwości temu są. Wrocław to piękne miasto, Śląsk to klub z tradycjami i trzeba tylko dobrze grać, aby tych kibiców przyciągnąć na mecie. Chyba wywołałeś ten temat kibiców i miasta i chciałem zapytać o taką rzecz, bo wiadomo, Szatnia Ciebie dobrze przyjęła, natomiast czy Ty masz już takie poczucie, że kibice w pełni Ciebie zaakceptowali? Bo nawet pamiętam taką sytuację na prezentacji tutaj przedsezonowej przy Oporowskiej, jak Ty wyszedłeś, no to takie nawet nieśmiałe gwizdy gdzieś tam się odzywały. No to zostałeś zdecydowanie, że tak powiem, najchłodniej przyjęty. Tak. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiem, no trzeba zapytać kibiców. Ja jak gdzieś tam z żonką sobie wyjdę na kolację, czy się przejść, czy to właśnie na rynek, czy w inne miejsce, to naprawdę jestem ciepło witany przez kibiców. Serwisy sobie strzelają, proszę? Tak. Już naprawdę są fajne sytuacje. Ja tak jak powiedziałem, ja jestem profesjonalistą w 100%. Po co mam kłamać, jeżeli mogę powiedzieć prawdę i potem na boisku podczas meczu dawać z siebie 100% i każdy to widzi, że ja nogi nie odkładam i chcę jak najlepiej dla tej drużyny. Czuję się tu rewelacyjnie, dlatego nie mam z tym żadnego problemu i jeżeli tylko kibice docenią moją pracę, to będzie znak, że moją pracę ja dobrze wykonuję i zdaję sobie sprawę, że nie może się to podobać, to co powiedziałem, ale tak jak mówię, jestem tutaj bardzo szczęśliwy od samego początku i zrobię wszystko, aby również kibice byli szczęśliwi z tego, że ja tu jestem. A były oczywiście tak w żartach, takie bym powiedział, gdzieś tam heheszki w szatni. Marszałek we wrocławskiej szatni to nie jest sytuacja, bym powiedział, taka częsta i uwolniona od jakichkolwiek, nie wiem, napięć emocjonalnych, że tak powiem. No tak, trochę mi tam podukaczali, ale spokojnie to przyjąłem. Jak mówię, ja w szatni, praktycznie w każdej szatni, gdzie byłem naprawdę bardzo dobrze przyjmowany. Ja jestem taką osobą, która się ciągle uśmiecha, która lubi żartować i z siebie, i z kolegów. Mam do siebie dystans i akurat trafiliśmy też tutaj na taką szatnię, która również ma do siebie dystans nawzajem i jest fajna atmosfera. Wiadomo, że wyniki też budują tą atmosferę, ale na początku, gdy nam nie szło, to też ta atmosfera była rewelacyjna i wydaje mi się, że też dzięki temu, że właśnie tak fajnie się razem zebraliśmy i że ta atmosfera była na wysokim poziomie, to nasze morale po tych porażkach pierwszych dwóch meczach nie spadło, tylko wzięliśmy się jeszcze ciężej do pracy i te rezultaty zaczęły przychodzić bardzo szybko. Co mogę powiedzieć? No, Warszawiak we Wrocławiu
Mogłeś, wiesz, cegłę na przykład symbolicznie wręczyć, żeby rozładować. Nie, no spokojnie mówię, podchodzę do tego spokojnie. Ja rozumiem, że też nie ułatwiłem sobie tą moją wypowiedzią, że jestem legionistą i że tak ja to mój klub, ale tak jak powiedziałem, wolę powiedzieć prawdę. I prawda jest taka, że ja jestem tutaj szczęśliwy, daje się 100% na każdym treningu, na sparingu i na meczach. Wydaje mi się, że jestem coraz bardziej akceptowany we Wrocławiu. Kuba, wiadomo, że Śląsk jest budowany w oparciu o piłkarzy doświadczonych, już starszych. Ja akurat, no, może jeszcze starszy nie jesteś, bo 27 lat, w zmiany wieku piłkarskim, ale powiedz mi, z perspektywy właśnie tych młodych zawodników, jak patrzy na tę drużynę, oni rzeczywiście tak się zuchwale pchają do tej drużyny, czy ich brakuje, czy ich nie widzisz po prostu? Tutaj jest jakiś problem z tymi młodymi i zdolnymi. Nie, no powiem szczerze tak, byłem w kilku klubach i w Polsce, czy to w ŁKS-ie, byłem czy w Lechii Gdańsk, w Legii Warszawa i widziałem sporo młodzieży i naprawdę tu młodzież, która występuje i trenuje z nami w pierwszym zespole na każdym treningu, Adi, Danek, akurat teraz ma kontuzję, Łuci, czy Konrad, czy Maciek. Uwierzcie mi, oni mają bardzo wysoki poziom. To są chłopacy, którzy prezentują odpowiedni poziom, aby już teraz walczyć o to, aby grać jak najczęściej w Ekstraklasie. Andy ostatnio podpisał się na młodzieżowej reprezentacji, z czego ja jestem osobiście bardzo zadowolony, bo uważam, że jest to zawodnik z największym potencjałem, ale nie chciałbym tutaj też się na ten temat wypowiadać, bo to jest trener, ale naprawdę. Mają bardzo dużo umiejętności i to techniczne, i fizyczne. Sama fizyka też sprawia, że mogą zrobić fajną karierę, ale piłka nożna jest zakrutowanym sportem, że za rok to może wszystko się odwrócić. Także oni zdają sobie z tego sprawę i są naprawdę fajnie poukładanymi młodymi chłopakami. Także za tym jestem w pokoju, więc na pewno też mu pomogę jakoś opłonąć po tej reprezentacji. Proszę. Patrząc na skrzydła Wisły Kraków, z jednej strony jest Rafał Boguski, z drugiej troszeczkę nie wiadomo, bo nie będzie Patryka Małeckiego, Imas albo młody Wojtkowski. Czy tobie jest obojętne, przeciwko któremu z nich zagrasz, czy wolałbyś na przykład przeciwko tym? Znaczy szczerze powiedziawszy, liczyłem na to, że zagram przeciwko Patrykowi Małeckiemu, bo jest to bardzo dobry zawodnik. Ja lubię grać przeciwko zawodnikom, którzy się wyróżniają i szkoda, że Patryk ma kontuzję. Chciałbym życzyć zdrowia i jak najszybszego powrotu do piłki, a skupiam się teraz na sobie i tak jak mówię, chciałem zagrać przeciwko Patrykowi, ale taka jest piłka nożna. Ja wiem, co muszę poprawić i trener również dobrze wie, co trzeba zrobić, aby jeszcze lepiej wyglądać na tych meczach, więc nie myślę o tym, czy się komu zagram, ale wiem, że to kto by nie zagrał, to Wisła Kraków jest na tyle mocną drużyną, że to będzie bardzo ciężki mecz. Również bardzo atrakcyjny, bo i jedni, i drudzy prezentują ofensywny, fajny styl gry, więc na pewno będzie to fajne spotkanie dla kibica. Przeciwko Patrykowi, jakbyś grał, to oszczędzi sobie dużo dyskusji, prawda? Bo z nim to chyba dużo grania. Myślę, że sędzia nie miałby miłego wieczoru, ale... Nie, właśnie chciałem zapytać, jakieś cytaty sobie już przygotowałeś, zanim to się dowiedziałeś, że on nie gra? Nie. Znaczy, ja to nie jest tak, że chciałbym zagrać przeciwko Patrykowi, bo nie lubię czy coś takiego, bo on prosi, Panie Boże, bardzo go lubię i szanuję, bo wiem, jaki to jest charakter i wiem, że też swoje przeżył w życiu piłkarza i tak jak mówię, chciałem przeciwko niemu zagrać, bo słyszałem o nim też właśnie dużo historii ciekawych. Bo miałem przyjemność czy to z Maciem Rybusem w Legii trenować, czy z innymi ludźmi, którzy go znają i wiem, że jest naprawdę fajnym chłopakiem, który również pomaga w szatni, czy to w życiu prywatnym, więc na boisku i my, i ja, i on się zamieniamy w takich dosyć nieprzyjemnych ludzi, ale to jest piłka nożna, adrenalina i wydaje mi się, że każdy to rozumie, więc jak mówię, życzę Patrykowi jak najszybszego powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przeciwko sobie zagram. Kuba, czemu ty jesteś z Adrianem w pokoju? Bo tak jak widzę, jak słyszę, jak wy jesteście nieraz poparowani, to się dziwię. Kuba Wrąbel jest na przykład z Mariuszem Pawelcem, Adi też ze starym Wygą.
by się wydawało, że ci młodzi się trzymają razem, a to właśnie nie jest tak, że jest zawsze młody ze starym, że tak powiem, sparowany. Znaczy się... Tak trener oczekuje, czy wy... Nie. To akurat sami sobie wybieramy. Też jest tak, że kierownik wysyła, że dzisiaj jedziemy do hotelu i dzisiaj będziemy mieli listę, kto jedzie i kto jest z nim w pokoju, ale zazwyczaj to jest poukładane i jest oczywiście od kierownika sygnał, że jeżeli ktoś chce się z kimś zamienić, to może się zamienić i ja, mi to nie sprawia problemu, z kim ja jestem w pokoju. Ja go bardzo lubię, od początku się dobrze dogadaliśmy, ale też lubię być sam w pokoju. Jeżeli jest możliwość bycia samemu w pokoju, to zawsze jestem sam w pokoju, bo lubię odpocząć, lubię się skoncentrować przed meczem, puścić muzykę głośno. Nie każdemu to pasuje. Są też osoby, o których się dowiedziałem, bo miałem przyjemność z nimi być w pokoju, które chrapią i niestety nie mogę dobrze spać, więc nazwiska nie będę rzucał, ale dużo osób też podczas spania coś mówi, także ja się takich rzeczy boję i tak najlepiej być sam. Nie masz takiego zapotrzebowania jak Tevez? A jak ma zapotrzebowanie? Tevez zawsze musi być sam w pokoju, bo lubi na gola zachodzić. Ach, nie. To akurat takiego zapotrzebowania nie mam. Ale no, jak lubi na gola zachodzić. Najwidoczniej się nie wstydzi, nie ma czego. A jak z tą wygraną zupką? Czy już wjechała na stół? Wczoraj widziałem jeden przygotowany przez telewizję klubową. Nie, to jest śmieszna sytuacja. Chciałbym tutaj też z góry powiedzieć, że tak jak mówię, gramy czasami jakieś różne są zawody, czy takie już schodzimy z treningu, bierzemy piłki i różne rzeczy sobie wymyślamy i ostatnio przegrałem i Marcinowi Robakowi kawę rzeczywiście kupiłem i przyniosłem, zapomniałem, że Arkowi nie było mi to dane, także Arkowi muszę się odwdzięczyć tą kawą. A ostatnio się zdążyliśmy o zupkę, śmiesznie wyszło, akurat zostało nagrane, więc tak mi się krzyknęło, że czekam na zupkę, bo dzisiaj idziemy do hotelu i mam nadzieję, że zostanie mi dostarczona pod nos. Te konkurencje akurat właśnie na zaprezentowanym filmie a la Rodem z Turbo Kozaka, czy chciałbyś wystąpić w tym programie? Znaczy ja już zasobowałem w Turbo Kozaku, byłem w Turbo Kozaku, ale to było jeszcze za czasów Legii, teraz się dużo pozmieniało i tak, chciałbym wystąpić, na pewno nie występowałbym w tym programie, aby nabić jak najwięcej punktów, tylko jestem już bardziej dojrzałym piłkarzem i teraz bym na pewno pokazał więcej luzu i bym próbował różnych zagrań śmiesznych, które by na pewno nie wychodziły i by fajnie ten program wyszedł. Także jeżeli będzie taka możliwość, to chciałbym jeszcze raz w Turbo Kozaku wystąpić. I tak, my naprawdę mamy parę razy, ustawiliśmy sobie piłkę 4-5 metrów za linią i zdarzało się tak, że i ja wkręciłem, i Jarek, i Marcin, i Chrapi, i musieliśmy się dogrywać cały czas, więc na pewno poziom jest wysoki. To która konkurencja jest, że tak powiem, najpopularniejsza w tych rywalizacjach o zupkę? Właśnie, nie wiem, wkręcanie za bramki, czy nie wiem, celowanie w poprzeczkę? Jest, macie jakąś taką swoją... Zazwyczaj po treningu, jak już schodzimy, to piłki są za bramką, tam w narożniku, więc zazwyczaj wkręcamy. Ale też zdarza się, czy to uderzyć piłkę, nie wiem, z połowy boiska i aby jak najbliżej się zatrzymała linii końcowej, czy poprzeczkę. Różnego rodzaju mamy konkurencję, więc tam się na pewno te konkurencje wymieniają. Jest na pewno też jakiś taki smaczek rywalizacji, bo rywalizacja jest potrzebna i tak jest na pewno śmiesznie. A potwierdzasz to, że trener Urban jest właśnie takim typem szkoleniowca, który najczęściej właśnie takie elementy wręcz dokłada do jako jakby część treningu, bo tak słyszałem od kilku piłkarzy z Zagłębia właśnie, że jeszcze się nie spotkali z tym, żeby aż tak właśnie były właśnie jakieś, czy to w dziadka, czy jakieś konkurencje właśnie takie. Rzeczywiście tak jest, że Urbana jest tego najwięcej? No wielu trenerów już miałeś. Miałem wielu trenerów i rzeczywiście muszę przyznać, że u trenera Urbana, ale to nie jest tak, że on to trener Urban wkłada te rzeczy, bo mu się to podoba, tylko to jest... Dziadek, tak popularny dziadek, jak się mówi, to jest najlepszy sposób, aby poprawić reakcję, technikę i to jest bardzo ważna sprawa, nie? No bo grasz 11 na 11, na boisku wydaje się z trybun, że masz dużo czasu, a jak już jesteś na tym boisku, no to się okazuje, że masz 2 sekundy maksymalnie, aby podjąć decyzję, a w dziadku jest jeszcze mniejszy czas reakcji, więc to są fajne ćwiczenia.
Wiem, bo byłem w Legii u trenera Urbana i wiem, że trener Urban w innych klubach jak był, to też stawiał na elementy czysto piłkarskie, techniczne, bo trener Urban chce mieć takich zawodników i chce prowadzić taki styl gry, aby był ofensywny, kombinacyjny i żeby nikomu piłka nie przeszkadzała przy nodze, żeby przypadkiem, gdy zagrywa pas opadły piłki i piłka nie wylądowała w trybunach, bo szanujmy się, ale trzeba grać w piłkę, jeżeli chce się przyciągnąć kibiców na trybuny i my ten poziom, jeżeli chodzi o piłka, czysto piłkarski, to w zespole mamy i trener robi wszystko, aby obudzić nas i zrobić wszystko, abyśmy byli w 100% pewni siebie i przygotowani do każdego meczu. Jeszcze na chwilę wracając do tego meczu z Wisłą, nie masz wrażenia, że ta przerwa na prezentację dużo bardziej była potrzebna Wiśle niż Wam, bo Wasza gra wyglądała o wiele lepiej, wyniki zresztą też, Wisła 3 porażki przed przerwą na reprezentację. Nie lepiej byłoby zagrać z nimi przed tą przerwą? Myślisz, że ona im mogła bardziej pomóc niż Wam? No na pewno przerwa na reprezentację bardziej była potrzebna Wiśle Kraków. Z tego co wiem, mimo że wypadł Patryk Małecki, tam kilku zawodników też się borykało z kontuzjami, teraz już trenują normalnie, czy będą gotowi na mecz ze Śląskiem od początku, tego nikt nie wie, się dopiero dowiemy jutro. Ale my tej przerwy nie przespaliśmy. Mieliśmy naprawdę bardzo ciężki okres. Mieliśmy po 2 treningi, ćwiczyliśmy różne systemy, różne fragmenty gry i naprawdę bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Wiadomo, że sparing to nie jest to samo, co gra w meczu ligowym, bo jest zupełnie inna adrenalina, inne oczekiwania i presja jest zupełnie wyższa. Ale my tego sparingu również się przespaliśmy. Wygraliśmy z DKS-em Katowice 3-0, pomimo tego, że mieliśmy naprawdę, uwierzcie mi, 3 dni przed meczem z DKS-em już mieliśmy po 2 treningi, mieliśmy bardzo ciężkie treningi i wydawało mi się, że będziemy gorzej wyglądać w meczu z DKS-em, a wyglądaliśmy naprawdę przyzwoicie, także teraz jak dojdzie to, że się zregenerowaliśmy, już tutaj mamy troszeczkę lżejsze treningi od 2 dni, jeżeli się dobrze zregenerujemy i nasza głowa będzie dobrze przygotowana do tego meczu, to wydaje mi się, że tak dużo nie straciliśmy na tym, że była ta przerwa, ale jutro się wszystko okaże, zobaczymy, kto lepiej to wykorzystał i komu było bardziej potrzebna ta przerwa. Były jakieś nowe warianty stosowane? Nie proszę, żebyś wiedział jakie, tylko czy macie jakiś nowy element, który możecie zaskoczyć rywala? Jakiś stały fragment czy nie? Mamy dużo elementów. Ten rywal na pewno ten w głowie ma. My mamy takich piłkarzy, którzy potrafią grać na różnych pozycjach, potrafimy grać różnymi systemami. Także na pewno, jeżeli trzeba będzie zaskoczyć jakoś przeciwnika, to go zaskoczymy. Ale od tego jest trener nie chciałbym się na temat taktyki czy ustawienia wypowiadać, bo jestem od tego, aby trenować i słuchać się poleceń trenera i staram się to robić jak najlepiej potrafię. A coś specjalnego na Wisłę szykowaliście? Coś pod kątem Wisły? Nie, skupiliśmy się na sobie. Wiemy, co jest ich mocną stroną i na pewno będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać na odprawach. I tak jak mówię. Najlepiej jest, abyśmy się skupili na sobie i ten rotacji jest. Dlatego skupiliśmy się podczas tej przerwy na sobie. Mało rozmawialiśmy na temat, jak Wisła może nas zaskoczyć. Bardziej się skupiliśmy na tym, jak my możemy zaskoczyć i Wisłę, i w następnych meczach naszego rywala, bo wiemy, że musimy się w kilku elementach poprawić i zazwyczaj to my prowadzimy grę i staramy się narzucić swoje tempo, więc dążyliśmy do tego, aby jeszcze mocniej podkręcić siły. Kuba, co się stało w drugiej połowie meczu z Sandecją? Bo chyba sami na siebie źli jesteście na to, jak ten mecz wyszedł. I jako drużyna, i chyba ty też indywidualnie nie jesteś zadowolony z tego występu. Znaczy no w pierwszej połowie jestem zadowolony z tego powodu, bo graliśmy to, co potrafiliśmy grać. Utrzymaliśmy się przy piłce, staraliśmy się grać kombinacyjnie. Potem przytrafił nam się błąd i straciliśmy bramkę na 1-1. Już może nie wiem, kilka osób to powiedziało, ale ja będąc w szatni byłem 100% przekonany, że my to spotkanie wygramy i może to nas zgubiło. Nie, przede wszystkim, bo uważam, że druga połowa meczu z Sandecją była moją najgorszą, moimi najgorszymi 45 minutami w Śląsku Wrocław i zdaję sobie z tego sprawę, że zawiodłem, ale jak mówię, może zgubiło mnie to, że byłem przekonany, że ten mecz wygramy. Bo naprawdę w pierwszej połowie byliśmy lepszym zespołem.
I szkoda mu tych punktów, bo na pewno jakbyśmy wygrali tamto spotkanie, to bylibyśmy bliżej czołówki i teraz mecz z Wisłą mógłby nam zagwarantować fajną pozycję po zwycięstwu, ale tak jak mówię, taki jest futbol, trzeba przełknąć to, co się samemu przyszło za przeproszeniem i tak jak mówię, patrzymy z optymizmem na ten mecz jutrzejszy. Jeszcze raz z tego miejsca chciałbym zaprosić kibiców na mecz z Wisłą, bo na pewno z tego co widziałem to ma być i fajna pogoda i fajne atrakcje od sponsora i od klubu są zagwarantowane. Atrakcyjny rywal, bo Wisła Kraków to jest naprawdę klub z historią. My staramy się grać i gramy fajny, ofensywny, kombinacyjny futbol, który jest przyjemny dla oka, Wisła również. Więc tak mówię, no zapraszam i na pewno będą nam kibice w tym dniu potrzebni. Jest z nami trener Śląska Wrocław, Marian Urban. Zachęcam do zdrowania. Jak jeszcze chciałem tak na początku, pamiętam, że pierwszy mecz we Wrocławiu wygrał pan Wisłą Kraków właśnie wiosną. Wrocławiu. Wtedy było 1-0. Pamiętam też po meczu pan tak szczerze powiedział, że ten mecz był tak na styk. W zasadzie jak Wisła strzeliła gola, to też mogła wygrać do jednej bramki to był mecz. I tak teraz chciałem pana zapytać, minęło tyle czasu, jak pan porównał te dwie drużyny Śląska, wtedy i teraz, to jest dużo lepszy Śląsk w tej chwili, czy pozytywamy? Dzień dobry, widzę, że jeszcze jakieś pytania zostały, nie wszystko wyczerpaliście sposobne. Tak, Śląsk jest zdecydowanie mocniejszą drużyną niż tamte spotkanie, na pewno tak. Nie wiem, można to rozwinąć temat, mimo tylu nowych zawodników, ale szliśmy w tym kierunku, żeby to była mocniejsza po prostu drużyna i wydaje mi się, że to nam się po prostu udało. Może nie od samego początku to wszystko zaskoczyło, no przecież pierwsze dwa mecze przegrane spotkanie w Pucharze Polski, no nie było znowu tak różowo, natomiast spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie nawet w sezonie do nas dołączali zawodnicy. No i trzeba było to w jakiś sposób, ale przede wszystkim szybko scalić, no bo, że tak powiem, no każdy z innej parafii gdzieś tam przychodził i trzeba było to wszystko połączyć. To nam się udało, ale ten zespół na pewno jest mocniejszy. Taki był nasz cel, żeby stworzyć drużynę, która będzie walczyła o zupełnie inne cele. A Wisła Kraków? Trudno mi powiedzieć, bo Wisła rzeczywiście grała bardzo fajnie i za czasów Kiko Ramireza grali naprawdę widowiskowo. Ostatnio przybyło tam troszeczkę tych obcokrajowców, chociaż ci zawodnicy ważni, nie wiem, Małecki, Głowacki, Sadlo, Boguski, oni ciągle grają, czy Cywka. Natomiast no jest przewaga, duża przewaga obcokrajowców, ale to do końca no nie moja sprawa, bo myśmy też przeżyli coś takiego w tamtym sezonie, gdzie mieliśmy bodajże, Tomek, jak się nie mylę, 14 obcokrajowców i też musieliśmy sobie radzić. No, pan jest bardziej znany w Wrocławiu. Pamiętam, że po tym meczu w lidze od kuchni pan ochrona prosiła pana o identyfikator. No, taka anegdota, ale to dla mnie nie było coś wyjątkowego, bo taka sytuacja zdarzyła mi się też w Poznaniu. No, często te stewardesy czy ochrona zmienia się, jest inna, nie wszyscy się interesują piłką, że tak powiem. No, że to pytanie pod adresem Kuby padło, ale może trener też ma jakieś swoje przemyślenia. Co się z tą drużyną stało w drugiej połowie w Nowym Sączu? No, Kuba sam stwierdził, że chyba za szybko uwierzyli, że ten mecz i tak zostanie łatwo wygrany. Ale ja mówiłem na konferencji prasowej w Nowym Sączu, że daliśmy się wciągnąć w grę Sandecji. Sandecja nas w jakiś sposób nie zmusiła, ale sprowokowała do tego, aby grać agresywnie i dochodziło do tego, że jeden zespół i drugi robili dosyć szybki pressing po stracie piłki i daliśmy się wciągnąć w tą grę i nie było żadnej płynności, ani z naszej strony, ani ze strony Sandecji.
A taka gra to była woda na mnie dla Sandecji, żeby mieć korzystny, żeby osiągnąć korzystny wynik w tym spotkaniu. I tak się stało, bo w drugiej połowie mieliśmy tą jedną sytuację Roberta, a jeśli chodzi o grę, to nie wyglądało to tak jak w pierwszej połowie. I to był nasz główny błąd w tamtym spotkaniu, nic innego. A ty Jan Łyszczarz przyjechał z kadry 5 cm wyższy, czy? No fajnie, że wykorzystuje swoje szanse tam, gdzie może grać. No my go obserwujemy, jest z nami na co dzień. Jeśli przyjdzie taki moment, że będziemy widzieć tak, to jest ten moment, żeby zagrał. Ale ja widzę, że jest też Maciek Pałaszewski, który dobrze wygląda, który udowodnił to też w sparingu z GKS-em Katowice. Jest Konrad Poprawa i mówimy o tych młodych zawodnikach. W każdej chwili ktoś może dostać swoją szansę. A wracając do tego poprzedniego pytania o Sandecję, wracając do tego... Tak, słucham, cały czas. Myślałem, że dymka. To nawet ja nie byłem do końca przekonany, jaka sytuacja będzie w pierwszej połowie, ale wydaje mi się, że byliśmy przygotowani na to, że zagra bardzo agresywnie Sandecja. Stąd też nasz pomysł na to, żeby grał Wacek od początku, no bo jest to kawał chłopa, który potrafi w takich sytuacjach wybronić się i to nam się udawało. W drugiej połowie wręcz chcieliśmy, żeby Chrapi wszedł i tym bardziej zaczął nam układać tą grę i w ataku pozycyjnym, przede wszystkim i w szybkim ataku, no ale to nam nie wyszło w drugiej połowie, a taki był plan. To jest Sandecja. W jakiej dyspozycji Igor zwrócił z reprezentacji? No okej, umówmy się, mecz z Andorą to nie jest jakiś wielki wysiłek dla organizmu, no ale jednak jakaś tam podróż, no nie był w pełnym rytmie takim treningowym, jakiego by trener chciał. Tam wszystko w porządku? Mentalnie w bardzo dobrej dyspozycji, nie ma kontuzji. Grał jeden mecz na sztucznej murawie, drugi na bardzo miękkim boisku, z tego co mówił, ale powtarzam, fizycznie i mentalnie ok, bez kontuzji, natomiast miał tą grypę żołądkową przez dwa dni i to go bardzo osłabiło. Już po tych dwóch spotkaniach. Na dzień dzisiejszy jest ok. Wczoraj miał tylko trening regeneracyjny po powrocie z reprezentacji. Dzisiaj jest ok, ale te dwa dni na pewno go osłabiły. Zresztą już taką grypę przeszedł Marcin Rowak. Akurat się to tak złożyło, że było to przez weekend. No, ja się boję akurat tego, bo wiem, że to trwa krótko, ale jest bardzo intensywne, z biegunką, wymiotami. Mieliśmy taką sytuację w Lechu Poznań, gdzie no, trudno nam było przez jakiś okres czasu opanować tą sytuację, gdzie jeden drugiego zarażał, mimo tego, że czasami chcieliśmy reagować bardzo szybko na takie sytuacje gdzieś, żeby ktoś nie spał w tym samym pokoju, czy nawet po spotkaniu, jak kogoś złapało na zgrupowaniu i wracał osobno samochodem, nie w autobusie, ale nie jest to łatwa sprawa, a mając na uwadze, że nie jest z nas za zbyt wielu, no to takie sytuacje są trudne do opanowania. Właśnie a propos zbyt wielu, jak sytuacja zdrowotna, panie trenerze, czy coś się zmieniło w tym okresie przerwy, jak Bobanowić? Nie, nic się nie zmieniło. Jest tak jak było, ci zawodnicy, o których wiemy od dłuższego czasu, tam Jedakowski, Kompos, Mak i Bobaniowicz są kontuzywani, pozostali są zdrowi. Który z nich jest najbliższy powrotu?
Nie no, Boban Jowicz, bo to pozostaje kontuzje Kokoszki, Maka i Dankowskiego. Wiemy, że są długie i nie zobaczymy ich w tej rundzie na pewno. Boban powinien w tym tygodniu już zacząć normalnie trenować. Te badania, które żeśmy wykonali któryś tam raz z kolei, mówią o tym, że najwyższy czas na niego. Jeszcze chciałem zapytać o to samo, o co pytaliśmy Kubę Koseckiego, znaczy o tą przerwę na reprezentację. Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że ona bardziej była potrzebna Wiśle niż Wam? Bo u Was ta gra zaczęła się układać, co zresztą przed chwilą powiedział. To wyglądało lepiej także pod względem wyników, a Wisła trzy mecze z rzędu bez zwycięstwa. No teraz był ten czas, żeby sobie to jakoś poukładali. Zgadza się, tylko że to nic nowego. Z reguły zawsze tak jest. Zespół, który dobrze gra, który punktuje, no to zawsze mu szkoda, że akurat przychodzi ta przerwa na reprezentację, bo w tym czasie coś może się zmienić. Większe szanse są na to, że się zmieni na gorsze, jeśli wszystko fajnie było poukładane i vice versa. Komuś, komu nie idzie, no wręcz czeka na tą przerwę, żeby wszystko poukładać i żeby lepiej grać w kolejnym spotkaniu po przerwie na reprezentację. No ale to są takie sytuacje. Ja uważam, że myśmy fajnie przepracowali ten okres przygotowawczy. Było tam wszystkiego po trochu, bo i dostali czas na odpoczynek zaraz po ostatnim spotkaniu. Później trochę więcej intensywniejszej pracy. Dobry, naprawdę dobry sparing z GKS-em Katowice. Chodzi mi o zaangażowanie, o to, w jaki sposób żeśmy chcieli grać, czy gramy, podtrzymanie tego rytmu meczowego. I w tym tygodniu również dobra praca. Nie ma żadnych symptomów, aby coś się zmieniło, jeśli chodzi o naszą grę i mam nadzieję, że tak będzie w sobotę. Proszę. Po meczu Polski z Czarną Górą przed pan do szatni powiedział, to co, teraz rozpoczynacie walkę o paszport do Rosji, tam, czy nie? Czy oni sobie zdają sprawę, czy na przykład mają szansę, czy nie? Ci nasi tutaj Polscy. Bo sami się tak zastanawialiśmy, co by było, gdyby Ropak, nie wiem, no, utrzymał to tempo zdobywania bramek i skończył sezon, nie wiem, 25 bramkami. Powiem tak jak wy, ja też nie wiem, bo nie zastanawiałem się nad tym, aby to powiedzieć w szatni. Zaskakujecie mnie tym pytaniem, bo tak szczerze mówiąc, od dłuższego czasu raczej nie było wielkiego zainteresowania, jeśli chodzi o któregoś z zawodników myślą o grze w pierwszej reprezentacji. Ale kto wie? Wiemy natomiast jedną rzecz, że Adam Nawałka, odwagi mu nie brakuje Adamowi. Jeśli ktoś w tym ostatnim fragmencie jesieni czy na wiosnę pokaże, że może powalczyć o ławkę rezerwowych przede wszystkim i wyjazd na mistrzostwa, to Adam na pewno na taki ruch by się odważył. Ale wydaje mi się, że takich rzeczy nie trzeba mówić. Każdy zawodnik, odkąd zaczyna swoją karierę, powinien dążyć do tego i dawać siebie wszystko, aby zbliżyć się do poziomu reprezentacji. Był w niej już Kuba Kosecki, gdyby zaszalał przez ten okres czasu, który został w reprezentacji. No kto wie, znalazł się tam ostatnio Maciej Makuszewski, dlaczego nie?